Spotykamy się w Małym Holendrze, w pięknym miejscu, na niebieskim pikniku, który jest podsumowaniem miesiąca wiedzy na temat autyzmu. Kwiecień był tym miesiącem, ze względu różnych okoliczności przedłużyło się nam jeszcze na maj. Końcówka będzie 14 maja w Żuławskim Parku Historycznym. Konferencja Dlaczego autyzm jest niebieski? Ale dzisiaj piknik niebieski, który był rajdem rowerowym, były kajaki, byli motocykliści, którym serdecznie dziękuję. Jest ich sporo i z Gdańska, i z Malborka. I kolej, która zabrała nasze dzieci w niebieską podróż. Głównymi sponsorami i patronat objęło nad tą uroczystością Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański. Dodatkowo oczywiście pan Marek Opic, który udostępnił nam to przepiękne miejsce, Żuławska Kolej Dojazdowa, która udostępniła nam przejazd kolejką i PTTK Szuwarek, który zorganizował ten niebieski spływ kajakowy, w którym brałyśmy razem z panią Martą udział. Jesteśmy zadowolone i szczęśliwe. Włączyło się do akcji wielu sponsorów z terenu miasta, spoza, prywatne osoby, no i całe grono nauczycieli, rodziców, a także osób, mieszkańców, którzy są zainteresowani naszą działalnością i wspierają nasze akcje coroczne dotyczące autyzmu. Pani Marto. Cieszymy się bardzo. Od lat temat autyzmu w Nowym Dworze Gdańskim na terenie naszego powiatu, dzięki zaangażowaniu i działaniu pracowników na czele z panią dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, jest podejmowany, jest omawiany. Myślę, że każdy słyszał już o akcji Bądź Niebieski dla Autyzmu, Nie Bądź Zielony. To bardzo ważne, żeby zwiększać świadomość nas wszystkich dotyczącą osób i zachowań osób, które są wśród nas, które żyją obok nas, które uczestniczą w codziennym życiu. Bardzo ważne, żebyśmy byli świadomi tego, że wszyscy razem tworzymy jedną społeczność i dlatego tym bardziej cieszymy się, że ta akcja także w tym roku po raz kolejny miała miejsce. Dzisiaj wielki finał, choć jeszcze przed nami konferencja. Konferencja odbędzie się 14 maja, serdecznie na nią zapraszamy, a ja, korzystając z okazji, raz jeszcze na ręce pani dyrektor składam serdeczne podziękowania w imieniu pana starosty za zaangażowanie, działanie wszystkich pracowników, ale także młodzieży, dzieciaków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dzięki wam jesteśmy bardziej świadomi i o to w tym wszystkim chodzi. A my zapraszamy za rok.